przeszkadza ten kabel, który tam właśnie. On mi o tyle nie przeszkadza, dlatego że ja wiem w tej chwili, właśnie do niego dokopałem od zewnątrz, że on swoją wykop pod tę instalację, swoją szerokością i głębokością przekracza głębokość tego grobu, tego wkopu. Czyli de facto tamto nie, tamto nie istnieje, po prostu zostało wyjęte. Również tracił na dokładnie. No tak mówię, to się potwierdza z zeznaniami tegoż oficera, który twierdzi, że w czasie tych prac wydobywano szczątki ludzkie. To jak gdyby pewne fakty się wiązały, tylko że nic z tych faktów nie wiadomo, zostało materialnego. Nie wiadomo, gdzie nic. Tak, właśnie. Jeszcze, ja z panem Zielonym rozmawiałem. Ten wojskowy? Tu pojechało na wywrotce pewnie, jak znam. A co znaczy, że wkopa bliska, jak się robi na jakiekolwiek remonty, to nie ma obowiązku na przykład do konserwatora? Nie, zabytku to chyba nie jest, tylko to jest, ale to jest wypadek był szczególny. Miejsce przed zabudową. Czyli bardzo duże staranie o wpisanie do rejestru zabytków tego terenu, tego parku Kucmana. Opracowana była w sensie dokumentacja ewidencyjna. Wojsko w ogóle nie chciało nas wpuścić na ten teren. Wtedy ustawa o ochronie kultury nie była taka skuteczna jak obecnie. Gdyby ona była wtedy tak skuteczna, to być może byłyby inne rezultaty. Natomiast udało się nie doprowadzić wszystkich do takiego drastycznego zabudowania tego terenu. Udało się zrobić tą dokumentację ewidencyjną, ale niestety w międzyczasie przepadł tam ten folwark miejski, który był na terenie, ten folwark, który był na terenie jednostki wojskowej. Były to ogromne starania pana Arciszewskiego, któremu zależało na ochronie tego terenu właśnie parku Kucmana. Dużą wiedzę po to, żeby zadać takie pytanie. I nie zgłaszać ich żadnymi oficjalnymi historiami, bo wtedy zamkną się i nic nie pokażę. Tak. Oczywiście.